Dzień dobry, cześć wszystkich w kolejnym odcinku z tej strony. Oczywiście Letal, a dzisiaj zaprezentuję wam, jak stworzyć stołniarki na wasz serwer Minecraft. Zapraszam do oglądania. Muszę wam jednak powiedzieć przed startem odcinka, że plugin działa na wersji 1.7 oraz 1.8, więc jeżeli tworzycie serwery na wyższe wersje, niestety ten plugin nie zadziała. Zdecydowałem się jednak go nagrać, dlatego że jeszcze wiele serwerów EasyHC powstaje, oczywiście 1.8 jest bardzo stabilną wersją, no i odpowiednią na serwery do walk. Także stwierdziłem może, że komuś przyda się ten odcinek, więc zaczynamy. Stołniarki udostępnia nam plugin Stone Generator, jednakże oprócz tego, jak ten plugin funkcjonuje, pokażę wam, jak na przykład udostępnić graczom niszczenie stołniarek na spawnie. Do tego potrzebny nam World Guard oraz World Edit. Jeżeli nie wiecie, jak zainstalować dany plugin, oczywiście pod koniec tego poradnika pokazuję to, także wytrwajcie do końca. Ok, przechodzimy na Game Mode 0, by pokazać wam, jak działa ten plugin. No i oczywiście, będąc zwykłym graczem, rozwalając ten stone, który jest nad endstone'em, on generuje się nam z powrotem. Oczywiście czas generacji, jak i regeneracji możemy ustawiać w configach. Do tego przejdziemy potem. No jak widzicie, działa to tak jak każda stołniarka na znanym serwerze EasyHC, HC, czy też jakimkolwiek serwerze, który skupia się na kopaniu stone'a. Oczywiście, by z tego stone'a leciały jakieś rudy, jakieś itemy i tak dalej, trzeba pobrać plugin, który nam po prostu tworzy drop ze stone'a. Jest to już jakiś tam osobny plugin, może kiedyś bym przygotował do tego nawet odcinek. Przejdźmy jeszcze do craftingu. Plugin umożliwia nam również craftowanie stołniarki, potrzeba nam do tego 3 sztabek żelaza, jednego pistona, jednego stone'a oraz 4 redstone'ów. Redstone'y umieszczamy na rogach, żelazo w ten sposób, piston na dole i stone w środek. Powstaje nam blok nazwany stoner, no i oczywiście kiedy go postawimy, pojawi się nad nim stone. Działa on teraz jak stołniarka. Warto również zaznaczyć, że niestety każdy endstone działa jak stołniarka. Myślę jednak, że na serwerach typu EasyHC nie ma potrzeby dostępu do endu, także nie jest to raczej problem. Ok, teraz na szybko stworzę spawn. Jeżeli oczywiście nie wiecie, jak spawn stworzyć, jak spawnem zarządzać, zapraszam was do opisu, tam przygotowany jest poradnik dla was, właśnie jak takie rzeczy robić. Ja teraz bardzo szybko w przyspieszeniu to zrobię, no i pokażę wam właśnie, że stołniarki na spawnie nie będą działać, no i zobaczymy, jak to sfiksować. Ok, przełączyliśmy się na taki widok, żeby było wszystko ładnie widać. No i teraz, trzymając skórę w ręce, klikamy prawym przyciskiem myszy na ziemię. No i widać, że jesteśmy na regionie nazwanym spawn. Jest to podstawowy region, który ma po prostu zabezpieczyć, no, ten teren przed glifem. W jakieś tam szczególne flagi się nie wdawałem, ale nie jest to po prostu istotne. Przypominam, że w opisie macie poradnik do tego, jak utworzyć spawn, jak im zarządzać. No a teraz wam pokażę, że jako gracz bez opa nie będę mógł używać stołniarek. Jak widać, blokuje mi rozwalanie bloków jakichkolwiek, czy to jest ziemia, czy to jest stołniarka, czy to jest może i nawet trawa. Oczywiście, kiedy wyjdziemy tutaj z tego regionu, możemy wszystko oczywiście niszczyć, ponieważ blokuje nam się to tylko na terenie spawnu. No i teraz, jak to naprawić? Muszę się zapować ponownie, ponieważ utworzymy kolejny region. Bierzemy oczywiście naszą siekierkę, komendę wand. No i teraz musimy na poziomie naszego stona utworzyć strefę. Zakładamy, że te stołniarki nie są istotne, możemy je tutaj porozwalać. Oczywiście mogę je już rozwalać, ponieważ mam opa. Poróbmy tutaj sobie porządki. Dobra, świetnie. No i załóżmy, że tylko te stołniarki będą używane przez graczy. Zaznaczamy więc tutaj pierwszy stone oraz drugi. Wpisujemy RG Define. Nazwijmy to strefa stone. Cyk. Następnie nadajemy flagę RG flag stone block break allow. Umożliwi to oczywiście naszym graczom niszczenie bloków w tej strefie, a że ta strefa jest tylko na tym poziomie, to będą oni mogli niszczyć stone'a. Zdopujmy się. No i teraz jeszcze mam GM1, jednakże nie jest to istotne. Już mam game 0, no i zobaczmy, że nasz stone jest możliwy do zniszczenia, a wszystko inne wokoło nie, ponieważ jest to chronione regionem spawn. Natomiast tutaj mamy region stone, który umożliwia niszczenie bloków. Tak oto możemy jeszcze zobaczyć skórą, oczywiście kiedy mamy opa, że tutaj jest oczywiście region stone oraz spawn, a tu jest tylko spawn. Także tym oto bardzo prostym sposobem stworzyliśmy stołniarki dostępne na spawnie dla graczy. Zajrzyjmy jeszcze na szybko do konfigu, są tutaj tylko dwie linijki. Pierwsza z nich to Texture Regenerate, czyli to, jak szybko nasz stone zostanie zregenerowany po zniszczeniu, oraz Texture Generate,
czyli jak szybko nasz stone pojawi się po postawieniu stoniarki pierwszy raz. Możemy te czasy sobie skrócić, wydłużyć, jak tylko chcemy. Teraz przejdziemy do tego, jak pobrać te trzy pluginy. Przechodzimy na strony podane w opisie, pierwsza z nich to Bucket, stąd możemy pobrać World Guarda. Wybieramy oczywiście wersję na 1.8, tutaj mamy wersję na 1.11 z dostępnością do wersji 1.8, także właśnie wersję 6.2 pobierzemy. Ja wybiorę Pulpit. Następnie znowu Bucket, gdzie możemy pobrać World Edita. Również wybieramy wersję, która ma dostępność do wersji 1.8, czyli jest to wersja 6.1.9. No i ostatni plugin kluczowy to Stone Generator. Pobieramy to je również z Bucketa, klikamy ten oto przycisk. Teraz przechodzimy na nasz Pulpit i wrzucamy nasze pluginy do folderu Plugins. Startujemy teraz serwer. Wielkie dzięki za oglądanie, jeżeli poradnik Ci się spodobał, koniecznie zostaw lajka, a my słyszymy się już niedługo. Cześć, cześć!